W kolejnym odcinku z serii Mój Team głównym bohaterem będzie Wiktor Jasiński. W moim teamie znajduje się moja siostra Karolina Jasińska oraz Łukasz Cyramby, żużlowiec. Wiadomo, w moim teamie znajdują się wszyscy sponsorzy, bo razem tworzymy ten jeden team, ale też mój tata, który od czasu do czasu nam tutaj pomaga głównie na meczach gorzowskich, ale tak samo można powiedzieć, że jest w naszym teamie, co prawda od czasu do czasu, ale tak samo pomaga jak tutaj nasza podstawowa dwójka. Moja siostra Karolina dba o logistykę, o czyste kaski, gogle, ale też o całe przygotowanie motocykla do zawodu w garażu. Pomaga przy wymianie opon, czasami przy wymianie silnika na nowy, po prostu w ramie. Łukasz zajmuje się jakby wszystkim pozostałym, czyli dba o motocykle, o przełożenie, o to, żeby motocykle też się świeciły. Razem z Karoliną, razem tworzymy jeden team i razem jakby szukamy tego klucza do sukcesu. Ja zajmuję się głównie dojazdem na zawody, jak i pomocą w garażu, w serwisie. Serwisuję motocykle, czyścimy razem, wspólnie wszyscy, więc rodzinny team, że tak powiem. Dogadujemy się dobrze, myję motocykle, jak i tam dbam, żeby zawsze było czysto i przyjemnie. Busa u nas prowadzi najczęściej moja siostra Karolina, z racji, że też ściga się na motocrossie, to często sama jeździ na wyścigi. Jest bardzo, pomimo młodego wieku, ma 19 lat, jest bardzo doświadczona za kierownicą, ufam jej jak kieruję, mogę spokojnie spać. I razem się wymieniamy po prostu za kierownicą, czasami ja, czasami Karolina. Generalnie w teamie Wiktora zajmuję się przede wszystkim przygotowaniem gaźników, sprzęgieł, takich technicznych rzeczy, które z doświadczenia z lat mojej jazdy na żużlu jestem w stanie podpowiedzieć, ulepszyć i żeby ten wynik ciągnąć do przodu. Starać się, żeby Wiktor był perfekcyjnie przygotowany w każdym calu do meczu, do treningów i wszystkich rozgrywek, tak samo również na Szwecję. Także zajmuję się, mówię, głównie dopasowaniem też na meczach, wymianą dysz, zębatek, wszystkim zapłonem. Cały czas się uczymy, cały czas uczę się Wiktora jazdy, podpowiadam mu też kilka rzeczy technicznych, jest dziecko, zarówno przełożenia, jak i cała reszta wspólnie razem konsultujemy i wybieramy razem złoty środek, a dążymy do tego, żeby rozumieć się bez słów, żeby Wiktor miał czystą głowę w przyszłym sezonie i te zaufanie, które sobie teraz wypracujemy, na pewno zaprocentuję w przyszłym roku.